Dzień dobry, ja jestem Darwarian, a to będzie film, w którym omawiam zmiany w patchu 4.7. Okej, zaczynajmy. Champion najpierw. Braum, czyli ta nowa postać, która będzie supportem. Nie będzie jej od razu po patchu, także trzeba będzie troszkę poczekać. Nie będę raczej omawiał tej postaci, jakoś nie za bardzo mnie interesuje. I możecie sobie to przeczytać sami, tak myślę, więc... Obojętne. Zmiany w Gragasie. Q daje nam wizję po tym, jak już będzie na miejscu. To jest takie fajne. Daje nam wizja w lejcie. A czy teraz ogólnie dużo ludzi Gragasem gra na suporcie, więc to może być całkiem przydatne do tego. Więc nieźle. A W, druga na rage, czyli tam co mieliśmy, ten wzmocniony autoatak, już się nie będzie zużywał na wardzie. Także fajna rzecz. Też pewnie czasem się to zdarzało na suporcie, więc dobre. I tutaj niby zwiększyli range, ale tak naprawdę to chyba był taki range, tylko że to jest takie, znaczy taki fix, ale okej, okay, spoko. I tutaj chyba największa zmiana tego patchu. Jarvan 4 na pasywce dostaje 10%, a na wszystkich levelach pierwszy autoatak. Także to jest dobre, tylko że dostał tutaj nerf, że co 10 sekund jest ten autoatak, ale z levelem się to zmniejsza, także mocny buff na początkowe levele i wydaje mi się, że Jarvan na topie może być całkiem silny. No i do czemu rycerza raczej powinien wrócić? Plus zmniejszyli mu manę na W, także a wydaje mi się, że fajny byłby na topie. I wydaje mi się, że tam może wrócić, ale w dżungli też pewnie będzie ok. Tylko nie wiem, jak tam z mana kosztami będzie stał. I... Znaczy raczej by się tą golema grało pewnie na niego. Albo Lizarda, jestem pewny. Także raczej bym się spodziewał, że będą ludzie, którzy wrócą Jarvana do gry. A Kasadin, to jest śmieszne, bo w poprzednim patchu zbufowali Kasadinowi Q. I w tym zmniejszyli dokładnie do poprzedniego pasza. Bez sens. No ale troszkę to za silne było. Mówiłem, że tam ogromny, że strasznie duży był ten buff. I właśnie za duży był po prostu, także tutaj się przyznali, że to było troszkę za mocne, więc... Więc zmniejszyli base i przeliczniki, także... Spory nerf. A i tyle o Kassadinie i Kha'Zix. Tutaj troszkę się pozmieniało. Q. 500 unitów od najbliższego sojusznika. Troszkę nerf. A i turety teraz liczą się jako sojusznicy. Czy ktoś jest odizolowany? O! Okej, czyli nie będzie można tak łatwo z tego izolacji zrobić przy turecie, bo co było całkiem łatwe. Jak się kogoś dive'owało, wchodziło mu pod turet, to się cały czas prawie miało izolację. A teraz jak to będzie ten, jak to będzie jako sojusznik, no to nie będzie tak kolorowo. I nerf na R, czyli na tą niewidzialność, czyli można co 2 sekundy używać niewidzialności. Nie jest to jakiś tam strasznie ogromny nerf, ale no nerf, który no w teamfightach może sporo zaważyć, ale nie wydaje mi się, że jakoś by był to taki nerf, żeby przestać grać Kha'Zixem, bo nadal jest mega silny. Lissandra. O, tutaj było strasznie wkurzające to było na Lissandrze i dużo ludzi jak gdyby nie chciało grać tą postacią przez to. Na ulti, jak dawaliście ulti i ktoś dał jakiegoś dasha, powiedzmy Graves jest przy jakimś tam przejściu za pomocą E i jak sobie dał E i Lissandra dał na niego ulti, to i tak przeszedł tam, gdzie chciał, a nie został w miejscu. A teraz będzie został w miejscu, także to jest fajne. Myślę, że ja czy nie jestem pewien, żeby Lissandra jakoś wróciła do mety, bo nie za bardzo widzę dla niej miejsca aktualnie na midzie i na topie. Ale może jak tam ktoś bardzo lubi tą Lissandrę, bo byli tacy ludzie, którzy ją mainowali w ogóle, więc kto wie, może. Także i jeszcze idzie na cooldown dopiero kiedy się skończy kastować. No, to nic wielkiego. I tutaj mi się też strasznie podoba, bo ja lubię malfighty na topie. Zmniejszają mu w late game'ie, znaczy w late game'ie, na częstym poziomie, na mid game, że
pasywka się regeneruje co 6 sekund, także fajna, fajna sprawa. Bo tak to jak zawsze były jakieś siege'owania, nie siege'owania, to szybko, znaczy no, że trzeba było te 10 sekund czekać, a nie zawsze był czas na to, gdyby. A 6, przepraszam, 6 sekund to już całkiem, całkiem okej. Okay. Także to mi się podoba. I W mały nerf, no, nie, mały buff, przepraszam. Mały buff, że kosztuje mniej many W, czyli zwiększanie wam AD i arboru. Także przy wymianach myślę, że śmiało można tego używać z większego problemu. Aczkolwiek jego Q cały czas sporo many kosztuje i tam bym wolał jakiś ten, jakieś zmniejszenie many, ewentualnie zwiększenie mana regenu postaci. To by było fajne, bo tak to no ciężko tam z maną wyrobić, tak i tak, więc jest troszkę tylko mana regenu brakuje. No i jeśli nie gracie Chalisa, to ciężko jest z tym wyrobić. Ewentualnie ja tam jeszcze niekiedy dorany na niego buduję, też są niby ok, tylko że no nie zawsze, nie w każdym wypadku można tego używać, także. Ale Malphite spoko. I tutaj jak gracie na Jaxa, Malphite kontruje Jaxa zawsze. Także ostatnio jest straszny wysyp Jaxów. Jeśli ktoś nie zbanował Jaxa, bo teraz wszyscy w ogóle banują tego Jaxa z tego co zauważyłem, przynajmniej tam na moim poziomie, to o Malphite pamiętajcie, bo go ciśnie strasznie. I Miss Fortune, tu mnie to zastanawia. Dodali przeliczniki AP na Q, na MF-kę. I nie mam zielonego pojęcia po co, bo na MF-kę nic nie kupuję pod AP. Ewentualnie myślę może nad tym, nad naszym Tufem. Na MF-kę, tylko że to jest 2900 golda i za 2900 golda możecie mieć Last Whispera plus niemalże drugiego pickaxa już do Infinity Edge'a i nie wiem czy w ogóle warto byłoby to dla attack speedu, dla AP i dla CDR. CDR są fajne, ale MF-ka nie potrzebuje CDR, więc nie wiem po co to jest tak naprawdę, ale okej, okay. Może ktoś będzie grał Miss Fortune pod AP? Kto wie? Okej, okay, tutaj nic. No nic ciekawego. Poprawili, że Fizz, jak daje sobie swoje E, jest na tym Q, może dostać stuna. Spoko. Tutaj dodali w Kog'Maw'ie? Nie wiem jak to powiedzieć, nieważne. Liczenie ile wasze ulti będzie kosztować. Takie jak przy tym kwadraciku dodali liczbę. Coś jak właśnie Kasadina RK, także całkiem, całkiem przyjemnie. Tutaj są tylko te bugfixy, że teraz dobrze pokazuję w opisie. Więc tak jaka ma być, tutaj to samo. O i tutaj właśnie ostatnio zagrałem sobie Shenem i miałem ten bug właśnie z R-ką, że nic mi nie miało prawa przerwać, a jakoś się popsuło. Później mnie wyzywali, no ale stwierdziłem, że to bug. Ale mi nie wierzyli, więc może jednak to był bug. Okej. Okay. Twitch, recommend itemy, spoko, jakieś audio, spoko. Nic ciekawego. Można było skrytować turret na ulti. Ciekawe. W ogóle tutaj jakaś ciekawostka na Twitchu. Nie jestem pewien, czy nadal to jest, ale może już tego nie ma. Jak macie włączone ulti, nie można bić Nexusów ani. Znaczy Nexusa ani inhibitorów. Co ciekawe. Nie wiem, czy nadal to jest. Stun lub root podczas pula, okej. I korekta, dobra, nic ciekawego. Tutaj całkiem, całkiem spora zmiana. Po użyciu heal'a ściągaliście efekt tego 50% leczenia, co było strasznie silne. I to zostało ściągnięte. Także tutaj dużo ludzi mówiło, że powinni właśnie tą opcję dodać na clean state, to byłaby dobra sprawa. No i kurczę, znowu jest to, że Riot wprowadził coś i później to znowu ściąga i kurczę, to jest taka dziwna polityka Riotów co do nerfienia, że wpuszczają coś OP, heal był OP przez ostatnie dwa patche i teraz to wszystko już ściągają z tego i znowu będzie
Niekoniecznie jakiś dobry ten skill, aczkolwiek pewnie raczej nadal będzie grany jeszcze. Bo cały czas przyspiesza jeszcze po tym, więc. A więc to jest dobre cały czas. Raczej tak na AD carry grać się cały czas heala. No i na supporcie grać się z Exhausta. Exhaust w ogóle jest strasznie silny, nie wiem dlaczego to jeszcze nie zostało znerfione w tym patchu, ale okej. A graficzne zmiany we Flashu, Clarity Cleanse, Exhaustie, Revive, nad jeszcze nie widziałem, ale to może być fajne. I tutaj jest ogromny nerf na Flare. I wydaje mi się, że to jest duży nerf. Ale okej. Ma dready, minus 10 obrażeń na potworkach. Wriggle, za kile i asysty dostajecie. Te całe staki, całkiem spoko. Minus 25 obrażeń na monsterkach. Okej. Tutaj to samo. A nie ma już leczenia się za pomocą flary. Po tym jak Wriggle zmienia się w flarę, już nie dostajecie więcej atak speedu i atak damage'u. Smutno. Więc dostajecie tylko 12 i 30%. Więc tak naprawdę daje teraz flara obrażenia dla monsterków i 33% na czempiony. Atak damage, atak speed. Nie daje wam już HP. I w sumie tyle. I trzeba będzie zainwestować w jakiś sustain, więc myślę, że na jakimś Xynie trzeba będzie teraz Lifesteal Quinty dodać, tylko że zauważmy, że Lifesteal Quinty zostały znerfione. Więc myślę, że Xyn z Mastery mi troszkę mogą odejść do lamusa po tym patchu, ale zobaczymy. Ale tak mi się wydaje, że to jest spory nerf, nawet nie wiem, czy nie za mocny na tą flarę. Tutaj coś wizualowego zmienili na Sunfire Cape, chyba że będzie się jakoś inaczej palić, bo tutaj się niby komuś myliło z Red Buffem. No nie wiem, ja się nie myliłem, ale może ktoś. I tutaj jakieś małe zmiany z. Jak ktoś was autoatakuje, to on jest zaznaczony na pomarańczowo. Teraz będą jakieś tam zmiany. Jak zobaczymy, jak to będzie wyglądać w grze, całkiem okej. O, i tu jest ciekawa zmiana, bo to. Trinkety były dopiero w drugiej minucie można było położyć. A teraz będzie można od 30 sekundy położyć. Tu znowu się zacznie era wchodzenia na pierwszym levelu do dżungli i wardowania. Bo tego nie było wcześniej. Także to może troszkę pozmieniać early game. To jest fajna zmiana, podoba mi się ona strasznie, bo nie lubiłem totalnie tego, że nie mogliście dać sobie wizji na invadzie, tylko musieliście facecheckować i zazwyczaj wychodziły jakieś faile. A Early Dragon, czyli jak chcieliście od razu zrobić smoka, to kosztowało mniej, teraz trochę buff, 20 golda dla każdego, czyli 100 golda dla całej drużyny, więcej, także spoko. I dodali fortyfikacje na turety. Wszystkie turety, te co są najbardziej wysunięte, mają fortyfikacje. W nawiasie, added to bottom lane? Czyli tylko bottom lane, czy czekajcie, sprawdzę sobie to na polskim, żeby nie jestem pewny tutaj, że nie chcę kłamać. No to nie tutaj. Wszystkie zewnętrzne, po czym jest dodano do dolnej alei. Nie jestem pewny, czy to jest na wszystkie. Nie jestem pewny. Zobaczymy. Damage reduction. Minus 30. Okej. Czyli po prostu, żeby. Aha, to jest po prostu zamiana. Znaczy no, to jest ten nerf. Z szybkim pushem turretów. Okej. I trwa teraz krócej. Okej. Całkiem spoko zmiana. Nic jakiegoś takiego znaczącego. Na solo queue to nie będzie w ogóle zauważalne, tak naprawdę. To mało kto kiedy takie coś robi. To jest po prostu na competitive, na te wszystkie turnieje zmiana. Tak nie odczujecie tego, uwierzcie mi. Jakiś bug fix, nic ciekawego. Crystal Scar nikogo nie interesuje. Tutaj fajnie, że zrobili, bo dużo ludzi narzekało na to, że jak klikniecie na kogoś ignore, kto jest waszym znajomych, to wywalacie go ze znajomych. A no niekoniecznie ktoś sobie tego życzył, no jak wasz znajomy coś tam gada, jakieś pierdoły, to kiedyś się starzy zignorować, a później musicie go dodać do znajomych. A jeśli kogoś musicie znowu dodać do znajomych, no to nie musicie mu na przykład prezentu wysłać, bo trzeba 2 tygodnie, to było problemem. Więc dodali opcję. Że musisz się, czy aby na pewno chcesz
go zignorować. Także fajna, fajna sprawa. To jakieś małe zmiany do Team Buildera, całkiem fajnie, ja tego nie gram, więc mnie to mało interesuje. I trzy skiny. Panteon. Braum. Braum, kto to wymyślił nazwę? A ten Panteon jest całkiem fajny. A tego nie widziałem w akcji. I Rengar jest przekozacki, mi się strasznie podoba. Jakbym nie grał, to pewnie bym sobie go zakupił, bo świetnie wygląda. I tyle. Wszystko. Dziwi mnie, że nie ma żadnego nerfa dla Renektona, Soraki, Nidalee, Ziggsa, Lucjana, Morgany, Thresha. Przecież to jest tyle postaci do zmieniania. Nic nie zostało ruszone. Nie wiem, Riot, nie wiem. No, ale to było na tyle. Chyba nic nie przegapiłem. Dzięki za oglądanie i no i czekamy na następny patch, no 4.8. Zobaczymy. Bye bye.